Koń, symbol nieposkromionej wolności, towarzyszy człowiekowi od wieków. Do grona osób, które twierdzą, że największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie, zalicza się Anna Powierza. Spotykamy się z nią w jednej z podwarszawskich stajni. Miłość do koni aktorka ma w genach. Rodzinne tradycje jeździeckie sięgają czasów zaborów. Pradziadek był właścicielem najlepszych okazów na Kresach Wschodnich, skąd pochodzi jej rodzina. Teraz najlepszy w oczach Ani jest Ciastek, 12-letni koń, którego trenuje już od okresu źrebięcego. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, jak go zobaczyłaś? Wiesz co, to była miłość od pierwszego poniesienia. Tak naprawdę na początku samym to był koń mojej przyjaciółki, która go kupiła dla siebie, bo chciała na nim startować w zawodach. No ale się okazało szczęśliwie dla mnie, jak się potem okazało, że on boi się skakać, nie lubi przeszkód, to ona go chciała mieć na zawody skokowe. Natomiast mi, pamiętam, dała go po raz pierwszy do jazdy, kiedy mój pierworodny koń zachorował. Nie miałam na czym jeździć, była bardzo smutna, a ona mówi: słuchaj Ania, to wsiądź na tego mojego młodziaka, to przynajmniej się pocieszysz siedząc na końskim grzbiecie. No i wsiadłam na niego, po czym od razu praktycznie mnie poniósł. Daleko właśnie stała ta moja przyjaciółka i ten trener, popatrzyli na to i powiedzieli: no nic z tego nie będzie, bo ja się generalnie bałam i boję do tej pory ponoszących koni. Natomiast jak on już zahamował, wrócił do stajni, zaparkowałam koło nich, to zobaczyli, że mam na ustach banana, uśmiech szczery, bo nigdy w życiu mi się tak cudownie na żadnym koniu nie galopowało. I od tego momentu ja się w nim zakochałam. Potem moja przyjaciółka chciała go sprzedać właśnie. Ileś osób go oglądało i za każdym razem coś było nie tak. Robił wszystko, żeby tylko zniechęcić do siebie klienta. Wreszcie tej przyjaciółce miał nadjechać ostatni klient, który do nas dzwonił. Gdzieś tam miał przejechać przez las i mówił: za tam 5, 7, 10 minut dojedziemy na miejsce. I ja już nie byłam w stanie wytrzymać tych emocji i mówię do mojej przyjaciółki: słuchaj, jak oni dojadą i go nie kupią, to już nie szukaj klienta, ja go biorę. I oni, słuchajcie, w ogóle nie przyjechali. Rozmowa rozmową, a konia do jazdy trzeba przecież najpierw przygotować. Jeszcze nigdy nie był taki czysty. A jak często do niego przyjeżdżasz? Wiesz co, staram się jak najczęściej się da. Raz w tygodniu ma wolne, cokolwiek się nie dzieje, żeby sobie odpoczął. Natomiast no, jak mi się udaje być u niego 6 razy w tygodniu, to jest oczywiście święto. Bo prawda jest taka, że bywam rzadziej. A skąd u Ciebie w ogóle miłość do koni? Kiedy się to pojawiło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale już jako dziewczynka jeździłaś? Wiesz co, jako dziewczynka nie jeździłam, bo moja mama się bała koni, bała się mnie zapisać. Natomiast odkąd ja się urodziłam, to koń był jednym z pierwszych słów, które powiedziałam. I odkąd pamiętam, ja chciałam jeździć konno. I pamiętam, że oczywiście terroryzowałam moją mamę, żeby mnie zaprowadziła na konie. Ona się bała, więc przeciągała ten moment, chyba miałam wtedy 12 lat. I moja mama mówi: okej, zapiszę cię na konie, ale pod warunkiem, że będziesz miała czerwony pasek w szkole. Ponieważ to była dla mnie jedyna furtka, no to zdobyłam ten czerwony pasek, stając na rzęsach, żeby zaliczyć te wszystkie przedmioty. I udało się. W stadninie naszym nieodłącznym towarzyszem jest Luna, która także pokochała konie. Zabrana przez aktorkę ze schroniska, jest blisko, na bezpieczną dla siebie odległość. Wzięłam ją ze schroniska na takim trochę spontanie. Pamiętam, że pani, od której żeśmy ją odebrali, powiedziała: absolutnie ten pies się do niczego nie nadaje, ponieważ jest strasznie brudna, wszystko niszczy. Ja nie wiem, co spowodowało, że pomyślałam sobie, że absolutnie to jest mój pies, ale wyjechaliśmy wtedy już z nią w pakiecie. I słuchajcie, okazuje się, że ten pies od 9 miesięcy ani nic nie zniszczył, nic, kompletnie. Nawet ząbek jej nie drgnął przy żadnym pluszaku mojego dziecka. Tak zostało. Tak, tfu, tfu. W tej chwili jest nieodłącznym naszym towarzyszem na spacerach. Biegnie cały czas za koniem, generalnie bardzo się słucha i tam, gdzie koń, tam i ona, a on też fajnie na nią reaguje, bo w tej chwili jak zdarza się, że na przykład ona jest rozwidlenie i ona skręci na przykład w lewo, a ja pojadę w prawo, to on bardzo się ogląda za nią, gdzie ona jest, też jakby pilnują się nawzajem. Czy udało Ci się kiedyś wykorzystać swoje umiejętności jeździeckie w filmie jakimś? To jest moje wielkie marzenie i strasznie bym chciała kiedyś pojeździć na koniu przed kamerą. Ale nigdy mi się to nie udało, nigdy mi się nie trafiła nawet jakaś mikrorolka czy jakiś epizod. Ale wszystko jeszcze przede mną, strasznie o tym bym marzyła. Raz w życiu powoziłam bryczkę i to było, miałam wtedy 16 czy 17 lat. No wylądowaliśmy w krzakach.
I to był mój jedyny epizod z końmi w filmie, który nie wszedł do filmu. Na nieszczęście już mi potem nikt nie dał wodzy do ręki. Anna Powierza poza aktorstwem i końmi uwielbia także logopedię. Jak się okazuje, pasje można połączyć. Wykorzystuję różne rzeczy i techniki do pracy logopedycznej z dzieciakami, ale też do takich kursów, które mają pomóc dzieciakom jeździć konno. Wykorzystuję do tego przy okazji techniki logopedyczne, więc gdzieś te konie przy tych moich różnych zawodach są przydatne i są potrzebne. No i napisałam jedną książeczkę, gdzie ciastko był w roli głównej. Opowiedz o tej książce. Wiesz co, to jest taka właśnie logopedyczna, też z ćwiczeniami dla dzieciaków, żeby im pomóc mówić. Widzę, że coraz bardziej się zaprzyjaźniacie. No naprawdę, można się w nim zakochać. A ty jeździłaś w ogóle konno kiedyś? Jeździłam, ale powiem szczerze, że trochę. Nie boję się koni, ale po prostu jakoś tak nie nadarzyło się wiele okazji w moim życiu, żeby jeździć. Musisz go zawsze mocniej zdecydowanie trzymać i nie pozwalać na takie rzeczy. Dobrze. Dobrze, a jednak niewystarczająco. Koń wyczuł, że Marysia ze stanowczością ma niewiele wspólnego. I mocno, musisz mu nie pozwolić. Mhm. Nie pozwalam ci. Nie prud, konie zaraz przy... Z tą moją stanowczością wobec zwierząt. Chyba właśnie tak. Moje psy się o tym przekonują. Dobra, to ja idę po siodło. Przesuwamy się coraz bardziej. No chodź tutaj, chodź. Przyznaj się, masz jakieś takie zestawy ubraniowe, które przeznaczasz? O, to na jazdę konną? No moja szafa dzieli się na taką normalną i końską, gdzie nie wiem dlaczego zawsze więcej jest tych końskich rzeczy. Natomiast ubieranie konia, czyli kupowanie tych czapraczków, wszystkich kantarków, uwiązów i tego wszystkiego, no to jest... Odnajduję podobną radość w ubieraniu teraz mojego dziecka, co od całe życie mam ubierając mojego konia. Czas dosiąść rumaka. Ania Powierza kiedyś uczestniczyła w zawodach sportowych, na których zdobywała liczne medale. Teraz przyznaje, że jazdę konną traktuje jako sposób na relaks. Widać, że sprawia jej to ogromną radość. Radość, którą niespodziewanie postanowiła podzielić się z Marysią. No i proszę, koń jest twój. Dlatego masz mu kaskę. Przede wszystkim buty są ważne. No nie, operatorów praca nóg. Przede wszystkim chyżość, gibkość ekipy. Naprawdę. Ale masz idealną postawę, masz proste plecy. Palce tylko pięta w dół, a palce, o dokładnie tak. Zaraz skręcamy teraz. Łydeczka. Pięknie.